Dobry wieczór, jesteśmy po meczu Karpaty Krosno, Wieczysta Kraków, wynik spotkania 1-0. Na korzyść Karpat ze mną trenerzy, trener gości, pan Maciej Musiał, trener gospodarzy, pan Dariusz Liana. Bardzo proszę o komentarz pomeczowy trenera gości, pana Macieja Musiała. Gratulacje zwycięstwa zespołowi Karpat. Cóż, mogę powiedzieć o takim meczu? W zasadzie mam jedno zdanie komentarza. Nie strzelasz bramek, nie wygrywasz meczów. Taka jest rzeczywistość nasza i mimo, że stworzyliśmy sobie sporo sytuacji bramkowych, nie potrafiliśmy znaleźć drogi do bramki i to był nasz kłopot, więc kończy się tak, jak się kończy i musimy z tego wyciągnąć wnioski i walczyć dalej. Dziękuję. No, dla nas bardzo prestiżowy mecz z bardzo jakościową drużyną. Z drużyną, gdzie zawodnicy mają przeszłość gry w reprezentacji, w ekstraklasie, czy za granicą, czy w europejskich pucharach. No, nas to bardzo zmotywowało do tego, żeby podejść no, bardzo ambitnie do tego meczu przede wszystkim. Wiadomo, taktyka taktyką, ale pewne rzeczy też musieliśmy nadrabiać ambicją, zaangażowaniem, kolektywem. I tak jak mówiłem wcześniej gdzieś tutaj, że Wieczysta musiała z racji tego, jakim zespołem dysponuje, my mogliśmy. I tak trener powiedział tutaj, że no, byli blisko strzelenia jednej czy dwóch bramek, może nie tak jakichś mega stuprocentowych sytuacjach, tylko w zamieszaniu, gdzieś tam czegoś brakło. A my no, konsekwentnie broniliśmy, szczęście nam troszkę też dopisało w tym wszystkim i zostaliśmy nagrodzeni w postaci 3 punktów, z czego się niezmiernie cieszymy, tym bardziej, że graliśmy z bardzo jakościową drużyną, do której podeszliśmy z dużym szacunkiem. Ale no, na boisku też czasem nie chcieliśmy mieć za dużego respektu, co drużyna pokazała. Wszyscy pokazali, czy grali, czy nie grali na ławce rezerwowej. Wszyscy byliśmy drużyną. Jest to dla nas bardzo fajna chwila. Mateusz Krawczyk jest w bardzo dobrej dyspozycji. Jednak wymóg w trzeciej lidze jest grać 2 młodzieżowcami. My mieliśmy możliwość wystawić zawodnika w środku pola na pozycji numer 8 lub bramkarza, bo założyliśmy wcześniej, że zagra na prawej obronie Michał Smoleń. I no, w zasadzie około 5 dni temu podjęliśmy decyzję, że zagra Michał, zawodnik, który w czerwcu skończył 16 lat. Dowiedział się dopiero na odprawie, że będzie grał, bo tak postanowiliśmy, żeby to jest bardzo duże obciążenie emocjonalne i oczywiście z naszym bramkarzem Mateuszem Krawczykiem porozmawialiśmy dzień szybciej, dzień wcześniej. On to uszanował, zrozumiał to, a jak będzie, to nie jest tak, że Michał jest numerem 1, dostał dzisiaj szansę, uważam, że ją wykorzystał, a zobaczymy, jak będzie w dalszej części sezonu. No, cały tydzień przygotowywaliśmy się na ten mecz, widzieliśmy jakieś tam, mieliśmy materiały z racji tego, że były dostępne w internecie, ale to tylko sparingi, wiadomo, że liga ligą, ci piłkarze też mają olbrzymią jakość, oni sparinga mogą nie prezentować aż tak dobrze jak w meczu ligowym i ja też o tym wiedziałem i przestrzegałem przed tym drużynę. Tak jak mówię, olbrzymia jakość, więc my musieliśmy zagrać defensywnie, chociaż nie preferujemy takiej piłki. Na razie się uczymy ligi i dzisiaj dopisało nam szczęście, zdobyliśmy, można powiedzieć, że bonusa, bo wygraliśmy z drużyną, która jest głównym faworytem do awansu i pewnie dalej po tym meczu jest na 100%. A no my nie mogliśmy inaczej zagrać, bo pewnie by było, w tym przypadku mógł być inny wynik niż 1-0 dla Karpat. Nie ma nic za darmo. Nie ma nic za darmo w życiu. Trzeba zasuwać i grać skutecznie, przede wszystkim skutecznie, bo tej skuteczności nam dzisiaj brakło. Moim zdaniem niewiele nam dzisiaj brakło, jeśli chodzi o elementy taktyczne, natomiast zabrakło nam tak naprawdę finalizacji w trzeciej strefie i to był jedyny problem. Natomiast tak naprawdę każdy mecz będzie podobnie wyglądał i jeżeli jesteś mocny, to musisz sobie poradzić z tą presją bycia faworytem. Jeśli nie, no to po prostu nie wygrywasz meczów. Jest jeszcze jeden ważny czynnik, dzięki któremu mogliśmy dzisiaj zdobyć 3 punkty, przede wszystkim kibice, ponieważ no, większość tych zawodników nie grała przy takiej publiczności, jeśli chodzi o Karpaty Krosno. Przyszło tutaj wiele rodzin zawodników, przyszli tutaj znajomi, przyszło tutaj no, wiele osób tutaj z okolic, z miasta i to nas uniosło na pewno. Nie chcieliśmy zawieść przede wszystkim tych kibiców, w ten sposób chcieliśmy im podziękować, żeby zdobyć chociaż 1 punkt w tym meczu, a jak nie 1 punkt, to 3, a jak nie 3, to chociaż zaprezentować się tak, jak, że po prostu po meczu schodzimy i możemy sobie w lustro spojrzeć, że każdy dał się wszystko. Dziękuję. Dużą liczbą żółtych kartek w jedną i drugą stronę. No, jeżeli taki ma styl pracy, no to niestety, no to nic nie zrobisz. Tutaj połowa żółtych kartek w zasadzie mogła zostać nie pokazana, więc dla mnie większy problem miał sędzia z tym meczem niż my. Nie uważam, że ten mecz był ostry.